W roku 2014 odnaleziono jacht, wywrócony jacht bez załogi. Na jachcie urwany był kil. Dziś w podcaście o prawdopodobnych przyczynach tego wypadku i jak zawsze, jak w przyszłości do podobnych wypadków nie dopuścić. Zapraszam na podcast. Kapitan Adam Jakubczak, podcast Władcy Wiatrów. Zapraszam do analizy wypadków morskich. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w podcaście. Na początek dziękuję Wam za liczne polubienia i komentarze, szczególnie na platformie YouTube. I nie zapominajcie o nas. To dzięki Wam, dzięki temu, że dzielicie się naszym podcastem, dzięki temu, że lajkujecie odcinki, które się Wam podobają oraz subskrybujecie nasz kanał, docieramy do większej ilości słuchaczy. Tak działają algorytmy wszystkich podcastów na różnych platformach. Ale dzięki Wam właśnie możemy zmieniać świat na lepsze. Możemy sprawiać, by żeglarstwo było bezpieczniejsze, informując żeglarzy, ale też podróżników o tym, jak wyciągać wnioski z błędów innych, po to, by bez sensu ich nie powtarzać. I dzisiaj właśnie o tym w naszym podcaście. Przy okazji jednak zapraszam Was też do dwóch następnych naszych kanałów, kanału naszej córeczki Kalinki. Nazywa się Co mi w duszy gra. To kanał przeznaczony dla młodzieży i młodych ludzi w wieku od szkoły średniej do również studiów wyższych. Oraz na drugi kanał, który otworzyliśmy specjalnie dla podróżników i ich rodzin, czyli Podróże, Tajemnice, Mity i Legendy. Serdecznie zapraszam. A teraz czas na dzisiejszy temat. Około godziny 4 w nocy, w dniu 16 maja 2014 roku, zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht Chiki Raiki wywrócił się do góry nogami. Miało to miejsce około 720 mil na południowy wschód od Nowej Szkocji w Kanadzie, podczas rejsu z Antigui do Southampton w Wielkiej Brytanii. Pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań, w wyniku których odnaleziono przewrócony kadłub jachtu, czterech członków załogi do dziś uważa się za zaginionych. Tego dnia, 16 maja o godzinie 4:05, został przesłany alert przez osobistą latarnię lokacyjną kapitana Chiki Raiki. Jacht wcześniej miał poważne problemy, jednak wtedy jeszcze miał kontakt satelitarny, za pomocą którego informował o problemach i próbie poradzenia sobie samodzielnego właśnie z tymi problemami. Jednak po odebraniu informacji z EPIRP, indywidualnej kapitana, szeroko zakrojone poszukiwania jachtu z udziałem również samolotów, statków handlowych, statków SAR-u, statków Straży Przybrzeżnej nie dały rezultatu. Jednak dzięki nim około półtora dnia później, 17 maja o godzinie 14, odnaleziono wywrócony kadłub, jednak wtedy panowały już trudne warunki na morzu. Dopiero następnego dnia rano zakończono poszukiwania i starano się przynajmniej prowizorycznie dokonać oględzin kadłuba. Jednak nie przyniosły one żadnych zaskakujących odpowiedzi. Ciekawe, 20 maja o godzinie 11:15 na formalny, urzędowy wniosek Wielkiej Brytanii rozpoczęto drugie poszukiwania. 23 maja o godzinie 15:35 ponownie odnaleziono kadłub jachtu i dzień później ponownie zakończono poszukiwania. Czterech żeglarzy znajdujących się na pokładzie jachtu dziś uważanych jest za zaginionych. Niestety trochę w zależności od polisy ubezpieczeniowej, co wydaje się być groteskowym, ubezpieczenia za osoby, które zaginęły na morzu, wypłacane są dopiero po kilku latach od ogłoszenia, że osoby zaginęły na morzu. Jeżeli nie odnaleziono ciała, rodzina jeszcze wiele lat będzie czekać na wypłatę ubezpieczenia za zaginione osoby. To oczywiście nie jest największy ich ból, ale na pewno to im nie pomaga. W wypadku jachtu Chiki Raiki, wobec braku ocalałych oraz materialnych dowodów przy tym wypadku, to co będziemy analizować, to pewnego rodzaju spekulacje dotyczące prawdopodobnych przyczyn wypadku. Jednak mamy pewien rodzaj materiału dowodowego. To jednostka, która została odnaleziona i poddana analizie. Analizie poddano również materiały, na podstawie których jednostka została wyprodukowana, oraz wszelkie możliwe zdarzenia wcześniej związane z tą jednostką, zdarzenia zgłoszone. Bo jak za chwilę się dowiemy, tych zdarzeń było bardzo dużo,
a z relacji osób, które przebywały na pokładzie tej jednostki, dowiadujemy się, że wiele tych zdarzeń nie zostało jednak zgłoszonych. Dziś już wiemy, że z całą pewnością Chicky Yaiki wywrócił się i pociągnął za sobą załogę. W przypadku braku widocznych uszkodzeń kadłuba mamy do czynienia z urwaniem jego kilu, który doprowadził również do poważnego rozszczelnienia kadłuba jednostki. Jest to prawdopodobnie efekt wielokrotnego wejścia na mieliznę, wielokrotnego uderzenia również kilem o dno. Kilka takich wypadków wcześniej na tej jednostce było zarejestrowanych, zgłoszonych i podjęto próbę ich naprawy, próbę ich diagnozy. Jednak wszystkie te czynności, jak się okazuje, nie były ani wystarczające, ani wyczerpujące. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądało sam jacht Chicky Yaiki. To jacht zarejestrowany w Wielkiej Brytanii. Wybudowano go w 2006 roku. Wypadek miał miejsce w 2014. Zatem jacht miał tylko 8 lat. Jego długość to 11,92 metra. Tonaż brutto 15,5 tony. Podczas wypadku warunki na morzu to 28 węzłów, wiatr północny oraz wysokość fali osiągająca chwilami nawet 5 metrów. Jednak to nie warunki na morzu zdradziły tą jednostkę. Było dla jednostki wyprodukowane w stoczni Beneteau, marki First, czyli właśnie jachtu Chicky Yaiki. Warunki, które zastał na morzu, nie musiały doprowadzić do jego utraty i utraty życia również jego załogi. Mógł je przetrwać, dobrze prowadzony. Jednak niekoniecznie tym razem to, czy jacht przetrwał, czy nie, zależało od tego, jak był prowadzony w momencie wypadku. Jednostka Chicky Yaiki została wyprodukowana w listopadzie 2006 roku. Już w grudniu tego samego roku została dostarczona nowemu właścicielowi Fast Sailing Ltd. Początkowo jacht był zarządzany przez komercyjną firmę Island Charters w zakresie chartów wyłącznie z właścicielem i kapitanem. Eksploatowana była przede wszystkim wzdłuż wybrzeża Wielkiej Brytanii, tam też przechodziła coroczny przegląd. Jednak później opiekę nad tym jachtem przejęła firma Storm Force Coaching. I od tego momentu jednostka zaczęła coraz częściej uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, m.in. w latach 2011 i 2013 w regatach AEC przez Atlantyk oraz później na Morzu Karaibskim w regatach w przełomie lat 2011-12 i 2013-14. Tego feralnego dnia jacht Chicky Yaiki był prowadzony przez kapitana o imieniu Andrew. To był stażysta i również stały kapitan firmy Forest. Wybrano też drugiego kapitana i dwóch członków załogi, którzy jednak nie zgłosili się do samego rejsu. Dlatego zaakredytowano dwie inne osoby, które miały zaakredytować się na inną jednostkę, jednak tej jednostki został odwołany właśnie z powodu naprawy części podwodnej. Finalnie zostali oni zatrudnieni na pokładzie jachtu jako załoga, a pokryli jedynie koszty jedzenia i wody oraz transportu na jacht. Wali oni jednak kosztów samego przebywania na pokładzie jachtu. Takie rejsy zdarzają się dość często. Od dawna trochę apeluję o to, byśmy rozsądnie wybierali tego typu rejsy. Jedyne, co możemy zrobić, kierując się logiką w takich właśnie wypadkach, to nie okrętować się na pokłady jachtu, gdy załoga jest nieliczna. W wypadku jachtu Chicky Yaiki ilość osób nie miała większego znaczenia. Jednak gdyby kapitan na pokładzie jachtu miał dużo więcej osób z większym doświadczeniem, szczególnie przy rejsach wyprawowych, dalekich, miałbym na pewno z kim konsultować możliwe rozwiązania tej sytuacji. Prawdopodobnie jednostka byłaby również lepiej i szybciej przygotowana do opuszczenia jej przez załogę, co nie miało miejsca zupełnie. I mimo tego, że jak za chwilkę się dowiemy, jednostka wiele godzin walczyła z przybijającą wewnątrz wodą, to niestety ani ona, ani załoga nie byli przygotowani do opuszczenia pokładu jednostki. Skąd o tym wiemy, skoro załoga nie żyła? Otóż po oględzinach okazało się, że ani tratwa, ani zapasy, ani narzędzia pozwalające na skuteczne wezwanie pomocy na morzu nie zostały w żaden sposób przygotowane do puszczenia jednostki. Zostały odnalezione na pokładzie jednostki, w stanie spoczynku. Dlaczego tak się stało, skoro prowadząca jednostkę to kapitan, master jacht dość uznanej międzynarodowej angielskiej szkoły AYA? Dlaczego mimo tego, że szkolenia, które przeszedł, a miał on
cały pakiet szkoleń niezbędnych dla kapitana instruktora jachtu dalekomorskiego, nie podjął żadnych czynności przygotowujących jacht i załogę do opuszczenia jednostki, mimo tego, że już na wiele godzin wcześniej wiedziano o potężnych kłopotach jednostki. Dlaczego nie skierowano jej na wody bezpieczne? Mimo wydłużenia trasy rejsu, dlaczego nie zdecydowano się na opóźnienie podróży, by uniknąć trudnych warunków na morzu? Na te pytania odpowiedzi już nigdy nie usłyszymy. Jednak możemy choć przez chwilę przyjrzeć się wypadkom poprzedzającym samo zdarzenie na morzu, w wyniku którego 4 żeglarzy utraciło życie na morzu. Tydzień przed rozpoczęciem podróży do Wielkiej Brytanii jacht miał normalny tydzień rejsu w pobliżu portu Antigua. Natomiast tuż przed rozpoczęciem rejsu do Wielkiej Brytanii prowadzący jacht omówił z osobami będącymi na lądzie oraz członkami załogi trasę przez Ocean Atlantycki. I to właśnie podczas tej dyskusji postanowiono podjąć próbę przejścia oceanu bez przystanków. Uzgodniono, że nawet ta niewielka załoga poradzi sobie, a chodziło też oczywiście o czynnik ekonomiczny, jak najszybszego odstawienia jednostki do portów Wielkiej Brytanii. Uzgodniono jedyny port możliwego zaopatrzenia jako Azory i postanowiono też, że mimo posiadania telefonu satelitarnego, komunikacja na pokładzie jachtu ograniczy się do poczty elektronicznej, chyba że zdarzenia będą wymagały komunikacji analogowej głosowej. I co ciekawe, mamy dostęp do wszystkich wiadomości poczty elektronicznej, jakie docierały do Chiquiaiki oraz jakie ona wysyłała dalej. I pierwsze dni były przykładowe. Otrzymywano analizę prognozy pogody oraz jej pierwotną wersję. Na tej podstawie podejmowano decyzje dotyczące dalszej wędrówki jachtu przez Atlantyk oraz tego, jakie podjąć kroki, by unikać trudnych warunków na morzu. Niestety na początku maja, między 5 a 8 maja, jednostka przebywała wiele godzin napędzana silnikiem, co spowodowało dość dużą utratę zapasów paliwa. Zaczęto rozważać wejście na Bermudy w celu uzupełnienia zapasów, przede wszystkim paliwa. Wiadomości nadawane i wysyłane przez jednostkę były naprawdę kilkuzdaniowe. Przeczytajmy chociażby jedną. 10 maja, godzina 30.32. Moja pozycja to, i tu wymieniona pozycja. Wczoraj żeglowałem nieźle. Zeszłej nocy był silnik 1600-1800 obrotów, co zapewniało nam dobry wiatr pozorny. Teraz znowuż mamy dobry wiatr. Mamy drobne uszkodzenie na pokładzie przy postumencie grota i sprawdziliśmy, że mamy 19 minut jeszcze wolnych do rozmowy na telefonie satelitarnym. Koniec wiadomości. I tu następnego dnia w południe mam odpowiedź firmy Starforce Coaching. Doładowałem Ci telefon, masz 116 minut. Mimo to pisz raczej maile. Jak wygląda pogoda? Wiatr średni, lekki. Warto już zacząć kierować się na wschód. Być może kieruj się na northeast. Od tego momentu będziesz musiał płynąć na wschód i prawdopodobnie będziesz płynął ostro, lewy hals z wiatrem. Koniec wiadomości. Odpowiedź, godzina 17. Zaktualizuj bloga. Chiquiaiki minął 9 dni na morzu i wszyscy mają się dobrze. Wiatr wieje łagodnie w kierunku północnym, na wschodnią stronę Bermudów. Wczoraj nam się udało, skręciliśmy na wschód do domu. Przejechaliśmy 1500 km. Jak dotąd mieliśmy jeden burzliwy poranek z ulewnym deszczem i wiatrem przekraczającym 5 skali Beauforta. Trwało to kilka godzin. Nadal cieszymy się dużą ilością słońca, dużo ciepła. Moja pozycja to 34 stopnie 24 minuty północ i 56 stopni 56 minut na west. Godzina 17 UTC. Następna wiadomość zarejestrowana dopiero 14 maja, zatem 2 dni później. Godzina 10.14 od Chiquiaiki. Aktualizacja mojej pozycji. W nocy, około północy, uderzyliśmy w bardzo silną falę. Naprawiłem również system stereo na pokładzie jachtu. Dnia następnego, godzinie 22.20 od Chiquiaiki. Wczoraj i dzisiaj wypompowaliśmy bardzo dużo wody. Wydaje się być coraz gorzej. Myślę, że zbiornik na wodę mógł się rozpaść, więc opróżniliśmy kadłub, zamknęliśmy wszystkie możliwe zawory. Nie wiemy, co jest uszkodzone. Nic nie widać. Za 24 godziny pogoda się poprawi. Może będziemy mogli dokonać diagnozy.
Moja pozycja to 38 stopni 38 minut północ i 48 stopni 59 minut west. Jeśli masz jakieś uwagi, sprawdzę e-mail za 2 godziny. Firma odpowiedziała już po 20 minutach, jednak wiadomość dotarła do jednostki dużo później. Odpowiedź: Storm Force Coaching. Czy woda jest słodka, czy słona? Powiedz coś więcej. Co się dzieje? Następny mail Chiki Reiki już nie otrzymał. Poluzuj pasy teatr ratunkowej. Sprawdź EPI, telefony satelitarne, czy są dostępne. Przygotuj wszystko na wypadek najgorszego scenariusza. Od tej pory dominowały już połączenia głosowe. O godzinie 22.21. Połączenie trwało 55 sekund. Przez telefon satelitarny od kapitana Chiki Reiki do Storm Force Coaching. Później następne połączenie trwało 2 minuty 36 sekund. Kapitan opisał sytuację przedostawania się wody do wnętrza i zidentyfikowali, że jest to woda morska. Silnik był nadal ponad powierzchnią wody, mógł pracować. Następne połączenie telefoniczne do Storm Force Coaching nie zostało odebrane. O godzinie 22.46 telefon od firmy do Chiki Reiki. Oczywiście treść samych połączeń znamy tylko z relacji, ale podczas tego połączenia kapitan Chiki Reiki poinformował, że nabierają wody i pompy sobie z tym nie radzą. O godzinie 23.32 znów Storm Force Coaching wysłał do Chiki Reiki mail. Ten mail również nie został odebrany. Szkoda. Komunikacja w takich wypadkach to rzecz kluczowa. Informowanie o wszelkich zdarzeniach, pozycji, kierunku poruszania się, dryfu i prawdopodobnych scenariuszach to ogromna informacja dla jednostek później poszukujących na morzu. Również kontakt z kimś na lądzie, kto może dokonać diagnozy, może skonsultować nasze pomysły, to ogromna pomoc dla kapitana. Dlatego podróż przez ocean bez środków komunikacji opłaconych, jak w tym wypadku chociażby telefon, mimo że przedpłacony, to posiadający zdolności na komunikację, to podstawa. Jednak ta podstawa, czyli możliwość stałej komunikacji, a nie tylko powiadomienia o niebezpieczeństwie, więc boja EPIP nie wyczerpuje tej potrzeby w żaden sposób, jest niezbędna w bardzo wielu wypadkach. Ogromna, przeważająca część wypadków na morzu to wypadki, które pozostawiają kapitana i załogę samych. Nie mają oni możliwości konsultacji, działań przeprowadzanych na pokładzie jachtu. Jak widzimy, mimo dość lubianych i szumnie komentowanych jako zawodowe szkoleń, system AWA nie przygotował kapitana na scenariusz, który zastał na morzu. Jacht nie został przygotowany w żaden sposób do scenariusza opuszczenia pokładu. Szkoda, bo choć tego nie wiemy, to załoga wtedy już nie miała szans na opuszczenie pokładu. Sytuacja, która ją zastała, zaskoczyła załogę. Jacht nie był przygotowany. Gdy odnaleziono jacht, ani tratwa, ani zapasy pozwalające na bezpieczniejsze, skuteczniejsze przeżycie czasu oczekiwania na skutecznie wezwaną pomoc na tratwie również nie zostały przygotowane. Niestety zbliżamy się do nieuchronnego końca znanej komunikacji z kapitanem i jednostką Chiki Reiki. W mailu nieodczytanym, nadanym o 22.32 przez operatora Storm Force, czytamy: rozmawiałem ze strażą przybrzeżną, która z kolei rozmawiała z Enkesami. Gdy będziesz wiedział o niej, ich SAR pomogą. Mają numer telefonu i e-mail. Skup się na 3 rzeczach. Znalezienie wycieku, zmniejszenie przedostawania się wody do środka i pozbycie się wody z pokładu. Sam przeciek. Myślę, że prawdopodobnym miejscem jest układ chłodzenia silnika. Trzeba rozebrać dolną część pokładu na rufie, odnaleźć miejsce przecieku, zamknąć zawory. Sam zobacz, może to pomoże. Wszystko, co wzbudza Twój niepokój, po prostu zamknij. Sprawdź wszystko. Upewnij się, że wypompowujesz wodę. Jeżeli upewnisz się, że wszystkie zawory są w porządku, sprawdź poszycie. To może być też czujnik głębokości, kierownica, ster. Jeśli wypompujecie wodę dostatecznie, diagnoza i odnalezienie miejsca przecieku będzie łatwiejsze. Do pomp. Masz również pompy prysznicowe. Możesz ich użyć, jeżeli będziesz musiał. Wykorzystaj znajdujące się na pokładzie okadłowanie. Pamiętaj jednak, żeby te pompy nie wyschły. Możesz wyużyć również pompę słodkiej wody. Jeśli naprawdę poczujesz się zdesperowany, możesz zamknąć dopływ wody do silnika i przekierować ją do zęzy. Silnik dodatkowo będzie wybierać podczas chłodzenia wodę morską. Oczywiście zachowaj wszelką ostrożność, by silnik był chłodzony. Dodatkowo nie wahaj się rozbierać wnętrze.
Bardzo zależy nam na tym, byś odnalazł źródło przecieku. Warto się przyjrzeć śrubom stępki, czy wokół nich nie ma pęknięć, czy tam nie czujesz napływu wody. Proponuję ustalić 4-godzinowy kanał komunikacyjny. Gdy dzwonisz do mnie co 4 godziny, potwierdza, że jest ok, nie będziemy się martwić. Będę dzwonił co 4 godziny, miej przy sobie komórkę, aż do czasu rozwiązania tego problemu. Dla Twojej wiadomości podaj Ci dla Ciebie numer Coast Guard. Chociaż myślę, że ten numer jest zapisany w telefonie. Jeśli nie, zapisz go teraz. Jeszcze jedna rzecz. Warto upewnić się, że tratwa jest gotowa do zwodowania. Że jeśli sytuacja się pogorszy, macie mieć przy sobie EPIR, telefon satelitarny i wszystkie telefony mają być naładowane. Znajduje się obecnie w obszarze poszukiwań ratownictwa USA, poza zasięgiem samolotu naszego. Gdybyś musiał się wycofać, statki handlowe zostaną poproszone o to, by skierować się w Twoją stronę. Proszę informuj na bieżąco o swojej pozycji, pogodzie i o tym, co się dzieje. Rezerwie paliwa i stanie wody wewnątrz. Koniec wiadomości. To moja wyczerpująca wiadomość. Dużo ułatwień. Jednak ta wiadomość nie została odebrana przez kapitana. Transmisja danych na telefonie satelitarnym nie została uruchomiona. Nie wiemy, czy było na tyle sucho, by pracować na komputerze wewnątrz. Nie wiemy też, co działo się, jakie nastroje panowały wewnątrz jednostki, jak radzono sobie z przebierającą wodą. Czy wykorzystano wszystkie pompy, a przypominam, na pokładach tego typu jachtów są i pompy łazienkowe, które również pompują wodę, gdy mają energię. Pompa słodkiej wody, która również może pompować wodę słoną. Również chłodzenie silnika można wykorzystać jako narzędzie do wypompowania wody wewnątrz jachtu. Ale posiadanie na pokładzie jachtu awaryjnej, bardzo wydajnej pompy przy takich dalekich przelotach to absolutnie dobry zwyczaj. Nie posiadano tej pompy. Nie wiemy też, czy przekierowano wodę z pozostałych pomp, bo nie zostały w żaden sposób one przygotowane do tego. Układy pomp na pokładzie tej jednostki nie zostały zmodyfikowane. Prawdopodobnie ich nie wykorzystywano. Następna próba kontaktu bazy firmy do Czekierejki miała miejsce o godzinie 23.39. Telefon nie odebrano. W piątek 16 maja o 3.30 miało miejsce połączenie trwające 1 minutę i 42 sekundy. Połączenie głosowe z telefonu Czekierejki do dyrektora Star Force Coaching. Wtedy już dyrektor miał problem ze zrozumieniem o tym, co i o czym mówi kapitan. Zrozumiał tylko, że jest coraz gorzej. Polecił kapitanowi sprawdzić pocztem, co tym potwierdził. Przybliżona pozycja Czekierejki na ten moment to 38 stopni 37 minut północ nord i 48 stopni 6,7 minut west. Od tego czasu telefon satelitarny już został odłączony. Nie odebrano z jachtu żadnego sygnału. Utracono z nim kontakt. A jak dziś już wiemy, prawdopodobnie w okolicach tej godziny życie załogi zostało zagrożone, a w konsekwencji je utracili. Można by zapytać, jak do tego doszło. Otóż scenariusz wysokiej wody na pokładzie jachtu przerabiają wszystkie dobre szkoły podczas szkolenia żeglarskiego. Scenariusz alarmu wysokiej wody nie jako coś, co trwa 2 minuty, tylko jako prawdopodobne zdarzenie, które może zagrozić życiu załogi. Mówi się o tym wiele minut, czasami wiele godzin. Jak do tego nie dopuścić? Na pewno kapitan, master of yacht systemu AYA powinien wiedzieć, jak się wtedy zachować. Możemy trochę domyślać się, że warunki nie były najlepsze. Być może kondycja załogi również, bo pewnie trwały już od jakiegoś czasu. Chociaż wcześniejsze warunki nie były też dla nich wybitnie trudne. Próbujemy usprawiedliwić kapitana, ponieważ nie podjęto na pokładzie jachtu żadnych kroków służących do tego, by wykorzystać inne systemy niż tylko ręczną pompę i automatyczną pompę zenzową do wypompowywania wody na zewnątrz. Machanie wiaderkiem to trochę abstrakcja. No, na pewno nie przeszkadza, ale też niewiele pomaga. Zatem dziwny, niemądry tekst żeglarski mówiący o tym, że nie ma nic lepszego niż zdesperowany człowiek z wiaderkiem do osuszenia jachtu, nie sprawdza się na oceanie. Wiele tych dziwnych, mądrych tekstów się nie sprawdza, chociaż brzmią fantastycznie i zabawnie. Ale wiemy jeszcze jedno. Jednostka została w ostatnich miesiącach i latach wykorzystywana do rejsów sportowych. Podczas tych rejsów
Prowadzona była w bardzo trudnych warunkach, z dużym przechyłem, dużym ożaglowaniem, niejednokrotnie przeżaglowana. Do takiej wiadomości również dotarła Państwowa Komisja do Spraw Wypadków Morskich. Jednostka wielokrotnie również uderzała kilem. Kilkukrotnie została naprawiana, a z relacji wiemy, że nie wszystkie te uderzenia zostały zgłoszone. Dziś już wiemy, że na tej jednostce odpadł kil, ponieważ został on wcześniej naruszony. Jego stabilność i wytrzymałość została naruszona przez wielokrotne uderzenia kilem o dno. Dziś pozostaje nam apelować do prowadzących jacht, szczególnie jachty czarterowe. Odpowiedzialność za zaistniałą sytuację spoczywa na nas. Zatem uderzenie kilem w przeszkodę, wciągnięcie mooringu w siłę napędową i wszelkie inne zdarzenia też w przyszłości mogą wyłączyć chociażby urządzenie napędowe albo doprowadzić do utraty kila, do utraty masztu. Należy zgłosić. Trzeba mieć tam odpowiedzialność w sobie, by nie ukrywać takich rzeczy, których niestety firma czarterowa nie będzie w stanie zdiagnozować podczas check-outu jachtu. Ponieważ to nasze zaniedbanie, zaniechanie w przyszłości może doprowadzić i pewnie w końcu doprowadzi do awarii jachtu, oby nie do śmieci na pokładzie jachtu. Zatem zastanówmy się dwa razy, czy chcemy ukryć to, że jacht był przeżaglowany i prawie żaglami podczas trudnych warunków dotykał do morza, bo to przeżaglowanie jachtu i możliwe naruszenie olinowania stałego. Czy nie uderzyliśmy jachtem, kilem jachtu o dno? Nieważne, czy w basenie portowym, czy podczas szybkiej żeglugi. Czy nie wciągnęliśmy mooringu? Bo wszystkie te rzeczy mogły naruszyć i odporność jachtu, jego stabilność i chociażby doprowadzić do przecieku na naszej przekładni systemu napędowego, utraty silnika w trudnych warunkach lub nawet utraty kilu lub też masztu. Zatem tego typu zaniedbania, zaniechania to bardzo zła praktyka morska. Nie użyję tutaj mocniejszych słów, chyba tylko z kultury. Spotykam to niestety na co dzień. Gdy dla Państwa nagrywam ten podcast, trwa następny tydzień żaglowy w bardzo popularnych, a zatem też zaludnionych miejscach na basenie Morza Adriatyckiego. Co chwilę widzę, gdy ktoś w basenie portowym wciąga mooring. Wielokrotnie widzę, gdy jednostki się zderzają. Niestety dość często też widzę jednostki przeżaglowane, gdy płyną, dotykając prawie żaglem wodę dookoła nich. Otóż to zła praktyka morska. Śmieję się na pokładzie jachtu, że mógłbym co pół godziny nagrywać film, czego nie należy robić na jachtach. Problem polega na tym, że nie ma żadnej matrycy, jakiegoś wzoru, do którego mogliby chcieć nawiązać załogi takiego jachtu, którym robi się coś nieprawidłowo. Jak oni mają dowiedzieć się, co należy robić, a czego nie? Jak zareagować, jak kapitan nie zgłasza tego, że wciągnęli mooring, uderzyli w coś na dnie, uśmiecha się i mówi, o wszystkim to się zdarza, a teraz was nauczę, jak to zrobić, żeby wam nie skroili kaucji, jak dajemy czarty, bo wiecie, to są zawsze nasze pieniądze. To trochę tak, jakbym poszedł na naukę kogoś, kto mówi, jak okreś kogoś, kto przyjdzie po mnie na ten jacht. Abstrakcja. Jednak jak o tym wiedzieć, że to jest nieprawidłowe? Cóż, moi drodzy, pozostaje wam tylko słuchać dobrej praktyki morskiej. Bo to niestety jedyny sposób zmieniania świata na morzu na lepsze. Za pomocą naszego przykładu. Zatem, drodzy słuchacze, pamiętajcie, wszelkie czynności, które w przyszłości mogą zagrozić innym użytkownikom jachtu, po prostu należy zgłosić. Prawdopodobnie pokryje je ubezpieczenie, a jak nie, to ubezpieczenie waszej kaucji. A wiedza o pewnych zdarzeniach na morzu pozwoli firmie czarterowej na to, by zabezpieczyć jednostkę, by dokonać diagnozy, by zabezpieczyć też życie i zdrowie następnych członków załogi, byśmy cieszyli się żeglarstwem nieustannie. Jednak, gdy mamy do czynienia z przeciekiem jachtu, dymem, pożarem, człowiekiem zabójcą, to należy przedsięwziąć wszystkie drastyczne środki ostrożności, by nie dopuścić do pogłębienia się sytuacji, by zabezpieczyć życie i zdrowie załogi. Zatem wodowanie tratwy w trudnych warunkach, nawiązanie kontaktu za pomocą środków chociażby satelitarnych, by wezwać pomoc, to standard na morzu i nie należy się tego wstydzić. Kapitan na pokładzie jachtu czy kirajki prawdopodobnie nie miał nic wspólnego z tym, że kil był naruszony. Zastał on taki jacht po wcześniejszych podróżach, niezgłoszonych awariach, uderzeniach i musiał sobie z tym poradzić na morzu. Nie poradził sobie, bo załoga nie przetrwała. Prawdopodobnie zrobił wszystko, co umiał, co wiedział, że należy zrobić w tym momencie. Jednak, jak dziś już wiemy, nie zrobił wszystkiego, co można było zrobić. Szkoda. Cóż, drodzy słuchacze, mimo tego trudnego wypadku i trudnej historii, ja z serca życzę wam
stopy wody pod kilem i tylko takich przygód, o których będziecie mówić dziś. Zawsze całą prawdę i tylko prawdę. I to z podniesionym czołem. A sam podcast niech wywrze na nas duży wpływ, byśmy w przyszłości nie powtórzyli tego scenariusza. I po pierwsze, przygotowali załogę do ewakuacji, a po drugie, zgłaszali awarię na pokładzie jachtu, by inni w przyszłości nie utracili chociażby kilu. Ahoj, żeglarze i podróżnicy. Dobrych przygód.